Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy serdecznie w to gorące przedpołudnie. Jesteśmy na rynku w Katowicach. Dziś, co prawda, zaczynają się wakacje, ale my wręcz przeciwnie. My ruszamy do pracy. Chcemy zainaugurować nową akcję Katowickiej Platformy, o której już za chwilę państwu w szczegółach opowiemy. Są z nami na dzisiejszej konferencji poseł Borys Budka. Poseł stąd, z tego okręgu, a jednocześnie szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Jest senator Marek Plura, jest Jarosław Makowski, przewodniczący Katowickiej Platformy, a także katowiccy radni Patryk Białas, Beata Bala, Barbara Wnęk-Gabor, a także ja, Łukasz Borkowski, oraz całe grono aktywnych działaczy, członków Katowickiej Platformy. To nasza drużyna, z którą stajemy przed państwem i prezentujemy nasze działania, naszą akcję Katowice Przyszłości. O co chodzi w tej akcji, co będziemy robić, na czym to wszystko będzie polegało, oddaję głos przewodniczący Borys Budka. Szanowni państwo, prawdziwa polityka to sztuka rozmowy, sztuka wsłuchania się w to, czego oczekują od nas mieszkańcy. Samorząd to mieszkańcy, samorząd to rozwiązywanie tych najważniejszych problemów, samorząd to ludzie. I dlatego w okresie wakacyjnym, ale również we wrześniu i w październiku, jeśli pogoda pozwoli, katowickie radne, katowiccy radni będą w każdej dzielnicy rozmawiać o przyszłości Katowic. Wspólnie napiszemy tą wizję przyszłości, wspólnie pokażemy, jakie najważniejsze problemy należy rozwiązać. To nie pierwsza akcja, dlatego że mobilne biura naszych radnych są obecne już od zakończenia pandemii. Nasi radni spotykają się z mieszkańcami, ale żeby nakreślić taką kompleksową mapę potrzeb mieszkańców Katowic oraz tego, co należy rozwiązać, stworzyliśmy specjalną stronę. O szczegółach będą mówić moi następcy, natomiast ja już dzisiaj mogę zachęcić do tego, by wejść na stronę Katowice Przyszłości, zalogować się, by wejść, wypełnić ankietę. Te ankiety będą również dostępne w tradycyjny sposób, bo przyszłość należy do mieszkańców. Przyszłość, jak to niektórzy mówią, rozpoczyna się już dzisiaj. I żeby z tymi problemami przyszłości dobrze się zmierzyć, potrzeba właśnie dialogu, rozmowy. I temu poświęcimy wakacje w Katowicach, na to, by w plenerze, w takiej dobrej atmosferze rozmawiać o przyszłości naszego miasta. Oddaję głos naszym radnym. Szanowni państwo, dzień dobry. Na wstępie chciałem życzyć dobrych wakacji naszym nauczycielom, pedagogom i uczniom, którzy dzisiaj rozpoczynają dwumiesięczny okres odpoczynku. Szanowni państwo, dobre miasto, życzliwe miasto to takie miasto, w którym się dobrze czuje i senior, i junior. I ośmiolatek, choć Basiu, twoje dziecko... 10 miesięcy. 10 miesięcy, ale i 80-latek. Żeby takie miasto stworzyć, to trzeba wyjść z gabinetów. Nie da się go stworzyć siedząc w gabinecie, studiując tylko i wyłącznie wykresy, czy studiując dane, które spływają na urzędnicze biurka. Żeby tworzyć miasto przyjazne dla ludzi, trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba być w dzielnicach, trzeba, krótko mówiąc, ubrudzić sobie ręce, żeby poczuć, z jakimi problemami zmagają się mieszkańcy Katowic. Dlatego my rozpoczęliśmy już w czerwcu cykl spotkań dyżury radnych pod chmurką, ale postanowiliśmy zmienić tą akcję w kompleksowe przedsięwzięcie i dlatego prezentujemy akcję Katowice Przyszłości. To jest strona, gdzie znajduje się ankieta, mam ją tutaj też przed sobą, gdzie znajdujemy szczegółowe pytania o to, w jakim stopniu, jakimi metodami Katowice powinni walczyć ze smogiem, w jakim stopniu miasto stworzyło dobry system transportu publicznego, czy Katowice są wystarczająco zielone, ale są też pytania otwarte, to znaczy, jak sobie wyobrażasz Katowice przyszłości, co byś chciał zmienić w mieście, w trzech najważniejszych kwestiach, ale także co cię uwiera, co ci doskwiera, co ci przeszkadza w obecnym stanie miasta Katowice. Szanowni państwo, z jednej strony otworzyliśmy stronę internetową, ale z drugiej, jak powiedział Borys Budka, wychodzimy do naszych dzielnic. Chcemy właśnie tworzyć te mobilne punkty, gdzie będziemy rozmawiać z mieszkańcami, przedstawiać im ankietę tak, aby poświęcili trochę swojego czasu i pomogli nam
wychwycić te podstawowe problemy, wyzwania, atuty, ale także słabe strony naszego miasta. Po co? Po to, żeby po analizie tych ankiet zorganizować cykl debat i to będziemy robić na początku przyszłego roku i ostatecznie po ankietach, po cyklu debat przedstawimy program Katowickiej Platformy Obywatelskiej na wybory samorządowe. Także chciałbym z tego miejsca wszystkich mieszkańców, wszystkie mieszkanki, mieszkańców Katowic zaprosić do naszej akcji i pomóc nam stworzyć miasto życzliwe, miasto przyjazne ludziom, miasto pomocne. Do tego służy ankieta Katowice przyszłości. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Następnie radny Patryk Białas, który opowie o tym społecznym wymiarze naszych działań. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj Katowice się zmieniają, zmieniały i mamy nadzieję, że będą się zmieniały. Największym dzisiaj wyzwaniem jest to, żeby zaplanować tę zmianę w sposób sprawiedliwy. Co to znaczy? Zaprosić do rozmowy mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich użytkowników miasta, bo tylko zmiana zaplanowana w sposób sprawiedliwy odpowie na obawy, nadzieje i lęki mieszkańców. To nie jest pierwszy eksperyment, w którym uczestniczymy, dlatego że przed kilkoma laty jako stowarzyszenie, bo miasto ściśle we współpracy tutaj z kolegami i koleżankami w dzielnicach Katowic prowadziliśmy społeczną mapę Katowic. Tam rozmawialiśmy z mieszkańcami, jakich Katowic oczekują. Dzisiaj chcemy pójść krok dalej. Dzisiaj to nie tylko strona internetowa, to nie tylko ankiety, to rozmowy, to debaty o lepszej przyszłości Katowic. Proponujemy Państwu swego rodzaju eksperyment. Eksperyment, do którego zapraszamy mieszkańców, zapraszamy przedsiębiorców, zapraszamy wszystkich użytkowników tego miasta, również turystów, tych, którzy tutaj do Katowic przyjeżdżają. Bo w tym eksperymencie, w tym żywym laboratorium chodzi o to, żeby poznać nadzieje, lęki, obawy i oczekiwania mieszkańców wobec miasta, wobec regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak mówimy, dobre miasto to miasto przyjazne. Przyjazne dla każdego, które jest otwarte i sprzyja każdemu mieszkańcowi pomimo barier, jakie mogą się pojawiać. O tym, jak chcemy różne bariery przełamywać, jak docierać do mieszkańców tak, żeby każdego głos był słyszalny, opowie senator Marek Plura, doświadczony parlamentarzysta, ale także w przeszłości samorządowiec katowicki radny. Bardzo dziękuję. Myślę, że jest okej. Moi drodzy, roztumili, nie wszystko jest w tej ankiecie. Ona tak naprawdę służy do tego, żeby rozmawiać. Rozmawiamy i będziemy rozmawiać o Katowicach przyszłości, ale również tej przyszłości nieodległej. Kiedyś mówiliśmy o Nowobogackich. Dzisiaj musimy mówić o nowych biednych. W katowickich domach nie da się ogrzać mieszkania chrustem. Tu musimy się zastanawiać intensywnie i współpracować z władzami miasta nie tylko nad tym, jak przygotować się do tego trudnego dla wszystkich okresu, który już się zaczął przez drożyznę w sklepach, przez inflację, która zjada nam dochody. Dlatego będziemy pytać także o biedę, o to, na co najbardziej brakuje mieszkańcom Katowic. Czy na czynsz, czy na lekarstwa, czy na szkołę dla dzieci. Będziemy też pytać o to, jak oni sami, nasi sąsiedzi, widzieliby pomoc. Dlatego, że ta pomoc musi być dobrze dobrana do nich. Cieszy nas każde duże wydarzenie w Katowicach, również to w przyszłym tygodniu, ale jeszcze bardziej
cieszy nas spokój i bezpieczeństwo naszych sąsiadów, mieszkańców naszego miasta. I dlatego tu ich będziemy pytać o potrzeby i o rozwiązania. Również po to, żeby umiejętnie, rozsądnie współpracować z władzami miasta w podejmowaniu nierzadko trudnych decyzji. To dzieje się już dzisiaj, ale na pewno to jest jeden z tych ważnych elementów naszej przyszłości i to niestety nie tej na najbliższe półrocze, ale na nadchodzące lata. Ja chciałbym, i o tym też będę rozmawiał z moimi sąsiadami, chciałbym, żeby Katowice były miastem bez barier i stają się takimi. Niestety nie zawsze. Niestety nie do końca wykorzystuje się te nowe inwestycje i piękna ścieżka rowerowa, która mogłaby służyć także osobom na wózkach, w parku, na Muchowcu, obok którego mieszkam, wciąż jest dalej niedostępna, chociaż 4 lata temu apelowaliśmy wspólnie o to, żeby ta nowa inwestycja nie tworzyła barier, ale je likwidowała. Da się to zrobić. I po to właśnie idziemy, żeby rozmawiać. Dziękuję.